kamienica na ulicy Damrota 4, na czwartym piętrze, całe piętro o powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych będzie do dyspozycji organizacji pozarządowych. 11 pomieszczeń z możliwością łączenia, jeżeli będzie taka potrzeba. Bardzo dobra lokalizacja, bo zobaczcie Państwo, że kawałek dalej, Damrota 1, jest właśnie budynek Centrum Dialogu Obywatelskiego z dostępem do całego piętra konferencyjnego. Na ulicy Krakowskiej mamy Centrum Aktywizacji Społecznej, również z możliwością korzystania przez organizację z pomieszczeń i przez wszystkich mieszkańców i mieszkanki. Więc tworzy nam się takie sąsiedztwo kamienic, obywatelskich kamienic, gdzie i mieszkańcy, i organizacje pozarządowe, i grupy nieformalne, i rady dzielnic mogą się spotykać, mogą inicjować różne wydarzenia. W Opolu mamy już ponad 100 różnych lokali w różnych częściach miasta, z których korzystają organizacje pozarządowe. To będzie kolejna kamienica, kolejne miejsce, gdzie ten duch obywatelski będzie czuć i przede wszystkim to będzie też integrować organizacje pozarządowe, bo bardzo często ta odległość między sobą, pomiędzy biurami też stwarza pewien kłopot. Jeżeli mamy 11 organizacji, co najmniej 11, które będą w jednym miejscu, obok sąsiedztwo CDO i blisko 20 organizacji pozarządowych, które na ulicy Damrota 1 już działają, funkcjonują, myślimy, że to też ożywi jeszcze bardziej tą ofertę dla mieszkańców miasta Opola. No i mamy nadzieję, że organizacje będą składać swoje pomysły i oferty. Nabór ruszy 2 kwietnia. Od 2 kwietnia do 26 kwietnia dajemy sporo czasu na zastanowienie się, na złożenie wniosków do prezydenta miasta Opola za pośrednictwem Centrum Dialogu Obywatelskiego. Oczywiście, jeżeli przedstawiciele zarządu organizacji będą miały pytania, służymy pomocą. Chodzi o to, żeby stworzyć dobrą ofertę, przekonać nas, że to właśnie ta organizacja powinna tutaj działać. Mamy nadzieję, że to będzie kolejna rzeczywiście taka obywatelska kamienica i zapraszamy Państwa do udziału, do aplikowania. To miejsce za nami, to jest Państwa miejsce. Liczymy, że już za miesiąc, może za półtora, to będzie kolejna obywatelska, bardzo aktywna kamienica. Bo tak jak Pan Prezydent powiedział, to jest forma użyczenia, czyli nie będzie opłat za lokal, będą tylko opłaty związane z mediami, prądem, zagospodarowaniem śmieci, czyli nie ma opłaty tutaj takiej za metraż kwadratowy. Jest to forma użyczenia z opłatą za media, tylko i wyłącznie. Przede wszystkim, jak zamkniemy nabór, tak, to wtedy zobaczymy, jakie jest zainteresowanie i jaki profil organizacji, z jaką działalnością jest zainteresowana pracą w tych biurach. Natomiast pamiętajcie Państwo, że te lokale będące w zasobie miasta, one mają, tak jak wszystko, co samorząd miasta Opola podejmuje, czego się podejmuje, mają służyć jak najlepiej mieszkańcom i mieszkankom Opola. W związku z tym to jest bardzo ważny czynnik, tak? Na ile wzmocnienie danej konkretnej organizacji pozarządowej poprzez chociażby właśnie przekazanie lokalu w tym miejscu, na ile też wzmocni ofertę dla mieszkańców, uatrakcyjni ją, rozwiąże jakiś temat, odpowie na potrzebę, którą sami mieszkańcy wskazują, więc to będzie ważny element w ocenie, ale na pewno też nie jedyny. Ta przestrzeń, którą przekazujemy organizacjom pozarządowym, ona będzie przestrzenią na prowadzenie działalności biurowej, tak? Raczej nie kontakcie z podopiecznym, z beneficjentem naszych działań, więc to sąsiedztwo na Damrota 1 i budynek, który jest w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami, on powinien być takim naturalnym sąsiadem, który w razie potrzeby będzie odpowiadał na te potrzeby. Tutaj mamy biura, tak? Organizacje, które w różnych częściach miasta korzystają z pomieszczeń będących własnością gminy Opole, które nie są dostosowane, mówią wprost, że to jest to miejsce, gdzie pracują, tworzą projekty, odbywają się zarządy, raczej te organizacje, które rzeczywiście na co dzień działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, bezpośredniego kontaktu ze swoimi podopiecznymi czy członkami z niepełnosprawnościami w tych biurach nie podejmuje.